Jeżeli zmagasz się z jakimiś trudnościami, to posłuchaj, jaką radę ma dla Ciebie Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Witam Cię na kolejnej uczcie przed śniadaniem. Cieszę się, że możemy wędrować przez ten tydzień, kolejny dzień, kolejne rozważanie, kolejna dawka tego, co jest najważniejsze, najbardziej potrzebne dla Twojej duszy. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Słowo Boże, Boża łaska są niesamowicie ważne i budujące dla wiary, dla duszy, dla ducha, dla sumienia, ale to jest, moi drodzy, niesamowite, że to przenika także nasze ciało i obejmuje pełnię człowieczeństwa i pełnia człowieczeństwa, dusza, ciało, psychika, uczucia, emocje, to wszystko jest objęte przez Bożą łaskę i przez Boże błogosławieństwo i to jest ogromna wartość uzdrawiająca, uwalniająca, jaką daje Pan Jezus w swoim Słowie. Zachęcam Cię, żebyś wytrwał, wytrwała w tym tygodniowym postanowieniu i przez te kolejne dni codziennie tutaj, abyś korzystał, korzystała z tego Słowa, które ma dla Ciebie Pan Jezus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, błogosławię Cię za słowa, które zostawiłeś na kartach Pisma Świętego. Błogosławię Cię, oddaję Ci chwałę, uwielbiam Cię za ewangelistów, których wybrałeś, których powołałeś, których ustanowiłeś w swojej świętej woli, w swojej świętej opatrzności, aby to ostatecznie przez nich przekazać nam dobrą nowinę o zbawieniu, dobrą nowinę o nadziei, dobrą nowinę o Bogu, który stał się jednym z nas, podobnym we wszystkim oprócz grzechu. Panie Jezu Chryste, Tobie zawierzam tych, którzy korzystają z tej uczty przed śniadaniem. Niech Twoje słowo stanie się dla nich słowem życia. Niech Twoje słowo przemienia ich codzienność. Niech Twoje słowo pokazuje głębiny serca, głębiny życia, aby to życie jak najlepiej smakowało, aby to życie, ta codzienność nawet i ta szarzyzna monotonii miała jak najgłębszy sens i by pokazywała, że warto iść za Twoim Słowem, ponieważ to zawsze wiąże się z wartością dla konkretnego człowieka. I niech to wędrowanie za Twoim Słowem wiąże się z wartością dla tych wszystkich ludzi, którzy dzisiaj, przez kolejne dni, będą zagłębiali się w Twoje Słowo. Niech to Słowo działa, niech to Słowo przemienia, niech to Słowo błogosławi. Oto modlę się przez wstawiennictwo Twojej i naszej Matki. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeszcze chwila, a nie będziecie mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Wówczas niektórzy z jego uczniów mówili między sobą: co to znaczy, co nam mówi? Chwila, a nie będziecie mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Oraz idę do Ojca. Powiedzieli więc: co znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co mówi. Jezus poznał, że chcieli go zapytać i rzekł do nich: pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem chwila, a nie będziecie mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
chwila, a nie będziecie mnie oglądać i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii kilka razy użył słowa chwila. Jeszcze chwila, chwila, znowu chwila i jeszcze raz chwila. Kiedy patrzymy na grecki przekład tego tekstu i na tłumaczenie naszego słowa chwila, mamy tam grecki termin mikron, czyli coś małego, coś malutkiego. Chwila, chwilka, bardzo krótki czas. Gdy mówimy o mikrokosmosie, o czymś, co jest mikroskopijne, wyobrażamy sobie coś naprawdę minimalnego, mikroskopijnego. Że trzeba na to patrzeć właśnie mikron pod mikroskopem, że pewne rzeczy nawet nie są zauważalne gołym okiem. Aby to, co mikro, oglądać pod mikroskopem. I patrzcie się, w perspektywie, proszę zwrócić uwagę, w perspektywie działania Pana Jezusa, Jego łaski i miłości, to, co po ludzku może wydawać się bardzo długie, to jest jak chwilka, to jest jak mikro. Mikroczas, mikrosekunda, nie wiem nawet, prawda, jakich tutaj można tych innych określeń używać, ale to jest bardzo krótkie. Chwila, a nie będziecie mnie oglądać i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Także w tej perspektywie spotkania w Królestwie Bożym. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił, wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. I kiedy ten smutek zamieni się w radość? Po chwili, czyli to będzie bardzo szybkie. Ale kiedy tak będzie? Wtedy, kiedy będziesz w obecności Pana Boga. Wtedy, kiedy będziesz wypełniony Jego łaską, miłością, błogosławieństwem, które między innymi wypływają z Bożego Słowa. I wtedy te trudności, one będą tak, jak jedziemy czasami pociągiem, czy super szybkim pociągiem, szybko znikały jak kolejne drzewa, jak kolejne domy, jak kolejne zabudowania. Że to będzie naprawdę przeżywane w zupełnie innej perspektywie. Ale to jest możliwe tylko dzięki łasce Bożej. Dlatego napełniaj się tą Bożą łaską, a te różne trudności, krzyże będziesz znosił, znosiła zupełnie w innej perspektywie. U Pana Boga mówi się, że nie ma czasu. Jest zupełnie inna przestrzeń, zupełnie inne zasady i Pan Bóg już tutaj może udzielić ci tej łaski. I pamiętaj, że właśnie to miłość ma tę moc i ma tę siłę, aby w taki sposób do tego podchodzić. I warto też zapytać starszych ludzi, babć, dziadków, czy szybko ci minęło życie? Te 60, 70, 80 lat odpowiedzą, że jakby otworzyć drzwi i zamknąć. Chwila, mikron. Pamiętaj, że jeżeli przeżywasz trudności, one miną. One miną szybciej niż ci się wydaje dzięki miłości Pana Jezusa. Z tymi refleksjami cię zostawiam. Podeślij je tym, którzy tego potrzebują. Udostępnij na swoich mediach społecznościowych. Niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do zobaczenia na majówce, na modlitwie wróć i jutro na uczcie przed śniadaniem. Szczęść Boże!